Młodszy aspirant Sławomir Michalkowiak, komenda powiatowa Państwa Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. No ile groźnie to był pożar? No ze zgłoszenia wynikało, że jest to duży pożar. Zgłaszający określił to, że to jest na ulicy Jeleniogórskiej, Przemysłowej. Dosyć duże dymy były. Było zagrożenie dla pobliskich samochodów zaparkowanych tutaj przy działkach. Również pożar z uwagi na duży wiatr mógł się przenieść na zabudowania tutaj, które są na działkach poprzez suchą trawę, która się tu znajduje przy ogrodzeniu. Spaliły się też kule. Tak, z tego co tutaj żeśmy zajechali, prowadziliśmy akcję gaśniczą, natrafiliśmy też podczas działań gaśniczych na ule. Wcześniej było tak duże zadymienie, żeśmy nie potrafili sprecyzować, co tam się dzieje, co tam się pali. Po prostu podczas działań gaśniczych, podczas gaszenia tego pożaru doszliśmy do tych uli. Najprawdopodobniej cztery ule, nie wiem czy tam pszczoły wcześniej czy nie. Tak to wyglądało. Jest duży wiatr. Czy ten pożar mógłby się jeszcze rozprzestrzenić, gdybyście go nie złapali szybko? Tak, mógłby się rozprzestrzenić z uwagi na to, że wiatr się przemieszczał w stronę tutaj działek. Samochody były zagrożone, które się tutaj znajdują. Dobrześmy tutaj zajechali. Dzięki też pomocy tutaj działkowiczów, którzy tutaj byli, gasili ten pożar, tej trawy, która się tutaj znajduje przy samochodzie. To jest trudny, niedostępny teren. Tak, to jest trudny, niedostępny teren. Brak dróg dobrych dojazdowych. Musieliśmy wycinać krzaki, drzewa takie drobne, żeby się tutaj dostać, dojechać. Ile się spaliło łącznie? Łącznie około 2-3 hektarów nieużytków rolnych.